Podpisanie dokumentu ACTA przez reprezentanta polskiego rządu wywołało reakcje społeczne, których skala nie pozwala na obojętne przejście obok nich. W znacznej mierze są to reakcje manifestujące głęboki rozdźwięk międzypokoleniowy. W obszarze nauki i edukacji kwestia dostępu do treści w internecie jest jednym z podstawowych problemów, które wymagają wprowadzenia nowych rozwiązań. Ogólnie przedmiotem kontrowersji jest podejście do sposobów komunikowania naukowego, tworzenia i udostępniania materiałów edukacyjnych. W skrócie, do problemu, czy wiedza jest jedynie towarem, czy dobrem publicznym. Czym przede wszystkim? Czy autor publikacji naukowych oraz danych źródłowych, które stanowiły podstawę tych publikacji, jest zawsze posiadaczem całości praw własności intelektualnej, który może decydować o reglamentacji dostępu do takich zbiorów? W tle pojawia się sprawa zobowiązań autora wobec fundatorów jego działalności. Powraca często kwestia mandatu otwartego jako konsekwencji zobowiązań publicznych twórców nauki. Razem z obecną dyskusją warto, a właściwie trzeba podjąć ten ostatni wątek. Powszechny mandat otwarty dotyczący publikacji naukowych stał się de facto standardem w wielu krajach. Również został przyjęty przez wiele organizacji finansujących badania naukowe i edukację. W Polsce jest to temat ciągle odsuwany na bliżej nieokreśloną przyszłość. A że równocześnie polskie dokonania naukowe nie są w stopniu satysfakcjonującym często widoczne w świecie, wiąże się to, chociaż nie jest to zbyt chętnie przyznawane, z obowiązującym ciągle u nas nieco anachronicznym modelem publikowania tradycyjnego, w szczególności publikowania w wydawnictwach komercyjnych. Jeżeli rzeczywiście zależy nam na radykalnym podniesieniu widoczności polskich dokonań naukowych, jeżeli zależy nam na tym, żeby dostępność wyników badań naukowych oraz treści edukacyjnych stała się znacząco szersza, podejmijmy sprawę, którą chciałbym dzisiaj zaproponować, przedkładając wszystkim, których to interesuje i dla których stanowi to przedmiot troski, propozycję wprowadzenia, przyjęcia w Polsce mandatu otwartego, obejmującego publikacje naukowe i treści edukacyjne finansowane ze środków publicznych. Inne treści w przypadku innych modeli finansowania mogą być na podobnej zasadzie udostępniane również w domenie publicznej, bez wprowadzania obowiązku. Często przywoływany jest jako czynnik ograniczający brak dostatecznie szerokiej świadomości wśród społeczności akademickiej w Polsce. W imieniu ICM i uczestników projektu strategicznego Synat, który tworzy platformę zintegrowaną całego systemu informacji naukowej i technicznej w Polsce, zwracam się do członków społeczności akademickiej i wszystkich, których problem ten obchodzi, o poparcie inicjatywy skierowanej do rządu polskiego o wprowadzenie mandatu otwartego obejmującego wszystkie publikacje naukowe oraz treści edukacyjne wytworzone w wyniku prac finansowanych ze środków publicznych. W najbliższym czasie odpowiednia treść
obejmująca tekst propozycji oraz możliwość wyrażenia państwa stanowiska, będzie udostępniona na stronach internetowych ICM-u oraz na stronach projektu Synat. Liczę na powszechny, znacznie przekraczający oczekiwania udział i zaangażowanie w tych działaniach. One mogą doprowadzić do bardzo wymiernego podniesienia widoczności naszej nauki i nas wszystkich w skali międzynarodowej. Dziękuję.